Noc pogodna z niewielkimi opadami deszczu na Podkarpaciu. W większości regionów bezchmurne niebo. Zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 17 do maksymalnie 20 stopni w centrum. Wiatr zawieje do nas z północnego zachodu. Będzie słaby. Poniedziałek wciąż upalny. Wyładowania atmosferyczne pojawią się na Dolnym Śląsku. Pozostałe regiony z dużą ilością słońca. W centrum, a także na południowym wschodzie bezchmurne niebo. Wiatr wciąż umiarkowany lub słaby. Zawieje do nas z północnego zachodu. Barometry w Warszawie pokażą 1020 hektopaskali. Południe Europy upalne i słoneczne. W Ankarze do nawet 38 stopni w cieniu. Wysokie wartości również w Atenach i w Madrycie. Tam subkwirtenci pokażą do 37 stopni Celsjusza. W centralnej części naszego kontynentu pojawią się wyładowania atmosferyczne, a także dużo chwil ze słońcem. Termometry pokażą od 30 do 34 stopni w cieniu. We wtorek burz spodziewamy się na Śląsku. Pozostałe regiony z dużą ilością słońca. W środę wyładowania atmosferyczne wystąpią w centrum, a także na zachodzie. W czwartek temperatura spadnie do 23 stopni na Pomorzu. Tego dnia najwyższe wartości zanotujemy na Podkarpaciu. Tam do 33 stopni Celsjusza. Tego dnia wyładowania atmosferyczne pojawią się na południu Polski.